Mieszkańcy gminy przyłączą się do kanalizacji. Wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu został zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co oznacza otrzymanie dotacji w kwocie 1 200 000 zł na dofinansowanie przyłączy domów do wybudowanej kanalizacji w miejscowościach, gdzie gmina zakończyła ją w latach 2011-2012. Pan burmistrz podjął inicjatywę podjęcia uchwały, którą zatwierdziła Rada Miejska Strzegomia w zakresie dofinansowania 45%. Fundusz Narodowy, Wodociągi i Kanalizacja sporządziły wniosek do funduszu, który został pozytywnie rozpatrzony i Fundusz Narodowej Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje w zakresie 45%. Osoba przyłączająca się poniesie koszt tylko 10% wartości kosztorysowej podłączenia. Jest to bardzo korzystne dla mieszkańców, bo sytuacja taka może się już w najbliższej przyszłości nie powtórzyć, dlatego że wszystkie programy podłączeniowe i kanalizacyjne kończą się w roku 2015. Dlatego bardzo zachęcamy wszystkich odbiorców, którzy mają możliwość przyłączenia się do kanalizacji, do skorzystania z tego programu. Program w roku ubiegłym był realizowany w Granicy i Tomkowicach, w ramach którego wykonano ponad 50 przyłączy. Wzbudzał wiele emocji i niepewności mieszkańców. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ja mówię nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu mieszkańców. Każdy z mieszkańców, z rolników, w ogóle właścicieli posesji, ze względów finansowych, no to do tego różnie podchodził. Jedni rozkładali to w latach, drudzy mówią, no a ja nie wiem, czy się podłączę, bo mi nigdy nie będzie stać. I myślę, że inicjatywa tu wyjścia i propozycja burmistrza naszej gminy i prezesa Wodociągów i Kanalizacji spowodowały, że to, co było niemożliwe, stało się i możliwe, i trafne. I mogę tylko zachęcić innych mieszkańców, którzy oczekują, innych wsi, którzy oczekują już na przyłącza, którzy już mają kanalizację, do tego, żeby wierzyć w to, co można osiągnąć. Bo osiągnęła gmina bardzo dużo, a gmina to i my. Bo trzeba powiedzieć, że gminę tworzą mieszkańcy. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta twierdzi, że dzięki tym działaniom budowane kanalizacje osiągną efekt ekologiczny, który będzie kontrolowany przez instytucje finansujące kanalizację.